Hej kochani, witajcie na kanale Beauty Mitchmasza. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy oglądać pierdoły. Pierdoły, które ja kupiłam na stronie Shein, Shein. Jak zwał, tak zwał. Słyszałam różne wersje. Ja mówię Shein. W każdym razie, jeżeli źle to wymawiam, to możecie mnie poprawić. Albo napisać coś w komentarzu dla zasięgu. To też jest dobra opcja. No ale dobra, słuchajcie, ja wracam po krótkiej przerwie, bo oczywiście jak zwykle musiałam się rozchorować i już bardzo się cieszę, że mogę dla Was nagrać tego hola, dlatego że mi te torby tutaj zalegają. Torby, bo zamówiłam dwie paczki. Dlatego, że najpierw zrobiłam zamówienie pierdół takich, które ja potrzebowałam tak naprawdę, no ale nie zmienia to faktu, że są to pierdolety. No ale cóż, później, dwa dni później stwierdziłam, że mało, ale nie, że mało, że pierdół, tylko stwierdziłam, że wiecie, trochę mi poszły emocje i tak jakoś sobie wymyśliłam, że poprawię sobie trochę humor. Nie róbcie tego, wy tak nie róbcie, ja tak robię, wy tak nie róbcie, to nie jest rozwiązanie. No ale cóż, niestety ja tak często robię. No ale słuchajcie, wracając do tematu, no to generalnie kupiłam, znaczy zamówiłam drugą paczkę, no i tyle z tego wyszło, że zamówiłam bieliznę. Ja się biłam trochę z myślami, czy mam to pokazywać, czy nie, bo najpierw stwierdziłam, że w sumie spoko, że zamówiłam tą bieliznę osobno, pokażę Wam jedną paczkę, a tą drugą sobie zostawię i nie będę Wam jej pokazywać, ale stwierdzam, że w sumie mogę Wam ją pokazać, bo w sumie czemu by nie, w sumie w tej pierwszej też było trochę bielizny, więc właściwie wyszło na jedno. No ale cóż, no chodzi o to, że ta druga bielizna to nie jest taka bielizna na co dzień, to jest raczej bielizna okazyjna, ale ja po prostu trochę się wylałam ponad ramy i wiecie, wylewa mi się trochę tu i owo, wszędzie mi się wylewa. No i generalnie wyszło tak, że stwierdziłam, ja się lubię dobrze czuć, lubię ładną bieliznę, lubię koronki, więc stwierdziłam, muszę sobie zamówić coś nowego. No ale słuchajcie, jak to ja, no oczywiście jak wlazłam na tego Shein, Shein, jak zwał, tak zwał, no to zaczęłam grzebać na promocjach, nie? No i słuchajcie, jak widzicie, 75 zł zjechane na 25, no to tak tanio, że było żal nie wziąć, nie? No, wracamy do standardowego tekstu. No i dobra, słuchajcie, to przejdźmy sobie do tego, co ja kupiłam. I słuchajcie, historia tego zamówienia pierwszego jest taka, ja sobie co ja zrobiłam? Otworzyłam sobie tą paczkę. Brakło mi słowa. Historia tych pierdół jest taka, że ja, kto wie, ten wie, chodzę na zajęcia z makijażu, ale generalnie też z wizażu. No i to polega na tym, że nie tylko robimy makijaże, ale też stylizujemy modelki, wiecie, tam włosy, jakieś tam stylizacje i tak dalej. No i stąd się to wzięło, że następnymi moimi zajęciami są zajęcia o tematyce ślubnej, więc ja musiałam trochę tych pierdół nakupić. Słuchajcie, można by się było teraz zagłębiać w temat, czy to są spoko kursy, jeżeli ja muszę kupować takie pierdoły, czy nie. No ale z drugiej strony to są rzeczy, które mi później zostają i one się przydają. A kto wie, może mi się jakiś welon przyda, bo mam tutaj też, słuchajcie, welony, także przejdźmy sobie do tego, co mam w środku. No i tak, ja się tu jakoś ulokowałam z tą torbą i słuchajcie, rzecz numer jeden, którą ja Wam pokażę. Ja oczywiście nie pamiętam cen, bo wiecie jak to jest. Kurczę, będę hałasować, także średnio z gadaniem. Dobra, rzecz numer jeden to jest rzecz, która jest zestawem. I wiecie, w tym zestawie mam biżuterię, która jest imitacją korali. Czy te korale są spoko? Na pewno śmierdzą tanim Chińczykiem. To na pewno, wiecie, śmierdzą jak wchodzicie do Chińczyka, jest taki, no nie w każdym Chińczyku, ale wiecie co? Nie, to nie śmierdzi Chińczykiem. To śmierdzi zmywaczem do paznokci. Bez kitu. No ale generalnie to te korale są dość spoko jakościowe, w sensie wiecie, no widać, że to są koraliki, to nie są jakieś te perły czy coś takiego, nie? No więc tak to wygląda. One będą spoko właśnie na szyję do owinięcia parę razy. I ja do kompletu mam bransoletkę. Ale jak to się otwiera. Bransoletka też już widzę, że jest dość spoko jakościowo, nie jest źle wykonana. Bransoletkę to nawet sobie założę. Tak ona mniej więcej wygląda. Ma tutaj takie, jak to nazwać? Ja na takie rzeczy mówię pierdolety, pierdolniki i tak dalej. Jak macie no to jakieś inne określenie, to śmiało. W każdym bądź razie no ma takie ozdobniki, nie? Takie srebrne. I fajnie jest wykonana. Nie jest źle wykonana. Wiecie co? Jak na taniość. Kurczę, ja teraz nie jestem pewna, ale ja za ten zestaw zapłaciłam chyba z 30 zł. Jako tako. Jakoś tak. No tu widzę, że jakiś klej wychodzi, wystaje. Czy wy to widzicie? Widzicie. Bo nawet ja to widzę w podglądzie, czy to nie jest klej. Nie, to jest część gumki tej takiej, wiecie, co tu macie, te gumki, nie? To one się składają z takich jakby włókien i to jest jedno z tych włókien. Nie ciągnę za to, bo będą jaja. No ale dobra, do tych korali na szyję i do tej bransoletki mamy kolczyki w zestawie, więc słuchajcie, jak za 30 zł, ej, one są fajne. Tylko czekajcie, to chyba mówię tak, czy wy to widzicie? Ej, bez kitu. One są naprawdę ładne.
i nie wyglądają jakoś super wow kiczowa, to w sensie nie wyglądają na ten kicz. Właściwie to wiecie, no wiadomo, że jak macie coś takiego, to wiadomo, że to nie jest prawdziwe, bo to widać, że to nie jest ani złoto, ani nic takiego. Natomiast one są naprawdę bardzo ładnie wykonane. Bardzo fajne są, no. Tutaj nawet w podglądzie, jak na nie patrzę, to są spoko. No, także fajna sprawa. Nie wiem, czy moja... Coś mi z nich odpadło. Czy coś tu odpadło? Może to jakieś takie, wiecie, paprochy odpadły. No, tutaj się schował z tyłu koralik. Wiecie co, właściwie to nie wiem, czy moja modelka na zajęcia ma przebite uszy, ale to akurat nie jest na te zajęcia ślubne, to akurat jest na zajęcia z makijażu... Z historii makijażu, o, ten deseń. Czyli wiecie, takie lata 60, nie? Takie coś w ten deseń, rękawiczki, jakieś właśnie pióropusze. I ten cały zestaw taki jest, bo tutaj w tym zestawie oprócz tego mam jeszcze rękawiczki, długie takie. I one też śmierdzą zmywaczem, naprawdę to śmierdzi zmywaczem do paznokci, co mnie bardzo dziwi. Przymierzymy sobie te rękawiczki. O, ja nie mam pazurów, bo w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, mam strasznie połamane pazury. Znowu dostałam uczulenia na hybrydę i na wszystkie inne specyfiki, więc jestem w połamanym stanie paznokci, nie jestem w stanie nic na razie z tym zrobić i tak w sumie czekam, co z tym zrobić. Spoko, bo nie licząc tego, że tutaj trochę mogłoby być bardziej wcięte, bo tutaj mam trochę takie, wiecie, trochę to jest troszkę tutaj w tym momencie za małe, ale tutaj palce są spoko, jest ok, więc nie jest źle, bo jakieś zamawiałam z Allegro jakieś rękawiczki takie, tego typu, takie długie i one są w ogóle z ciekawego materiału, ładnie wyglądają, wam powiem. Ciężko to pokazać tutaj w kamerze, ale wyglądają spoko, więc no, jestem zaskoczona. Jak na taki zestaw za jakieś 3 dychy, no to nie jest źle. Właściwie to jest dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę te kolczyki. One są tutaj ładnie wykonane, tutaj tylko jakieś pojedyncze nitki wystają, ale to jest standard. I te palce są dość spoko zrobione. Nie jest najgorzej, wiecie, one nie są jakieś super górnolotne, ale jak na taką taniochę to są bardzo ładne. Dlatego, że ja kiedyś zamawiałam, tylko to chyba jakieś lateksowe zamawiałam z Allegro i one też były jakieś, wiecie, po taniości. O, co ja tu mam? I one były jakieś po taniości i w sumie to skończyło się na tym, że po prostu ja wsadziłam palce i to mi się skończyło gdzieś mniej więcej tutaj, nie? Te wiecie, takie, nie wiem jak to nazwać. No wyglądało to, jakbym była żabą, która ma błony między palcami. Po prostu tak to wyglądało. Na tym się skończyło, więc ja tych rękawiczek do niczego nie mogłam spożytkować. A szkoda, bo teraz mi się takie pierdoły będą bardzo przydawały. Pomijając fakt, że ja sama lubię robić zdjęcia i gdzieś tam jakieś takie pierdoły lubiłam, to jeszcze dodatkowo właśnie teraz już bardziej będę potrzebowała. I słuchajcie, hitów? Ja to muszę założyć. Bez jaj. Muszę to założyć. Po prostu muszę. Czy wy to widzicie? No, zacne to jest. Po prostu zacne. Pomijając fakt, że teraz jakie mam włosy nieułożone, to wyglądam w tym jak debil, to bardzo fajne to jest jakościowo i czaderskie to jest. To jest taki bajer, do którego ja po prostu tak przykułam uwagę i te piórka są tak ładnie jakościowo wykonane. I ta opaska też. Tak samo. No i ten klejnot jest zrobiony tak, że pasuje pod te kolczyki. Ja znowu się rozczuchałam, nic nowego. No po prostu cudo. Wygląda to pięknie. Ja nie mogę się doczekać, aż na kogoś to nałożę i będę robiła zdjęcia, chociaż podejrzewam, że w międzyczasie też sobie w tym będę robiła zdjęcia, jakieś makijaże retro czy coś w ten deseń. Fajne, naprawdę fajne, ale słuchajcie, to jest też dobry bajer w momencie, kiedy idziecie na jakieś imprezy przebierane. Ale dalej, do tego jest jeszcze wachlarz. Wachlarz jest, no, mierny jakościowo, bym powiedziała, co najmniej mierny. Nie jest najgorszy, wiecie, to jest tylko taki wachlarz, który jest dodatkiem. Natomiast, no, śmierdzi, to na pewno. Jak wachluję, to wachluję sobie smrodem. To na pewno, ale oprócz tego to wam powiem, że niby taki kicz, ale na lato, jak mi będzie gorąco, to chyba go będę ze sobą wynosić, bez jaj. On ma tutaj takie ozdobniki, ale te ozdobniki nie są za dobrze wszędzie wykonane. Tutaj też mi się światło od kamery odbija, teraz to chyba mi nawet ISO mi skoczyło świetnie. No w każdym bądź razie one nie są super wow wykonane, mogłyby być lepsze, no ale słuchajcie, taki zestaw za 3 dychy, i fajne kolczyki, fajna opaska i te korale też są spoko. Rękawiczki też nie są najgorsze, więc jak na razie tylko ten wachlarz jest taki dość mierny, ale nie jest najgorszy. Nie jest najgorszy, nie jest źle. Ale hit hitów, co ja bardzo też zawsze podziwiałam na zdjęciach. Boże, nie pamiętam jak ta babeczka się nazywała. Na pewno kojarzycie taką aktorkę z jakiegoś filmu, która z takim... Ja nie wiem jak się to nazywa w ogóle. To jest hit, ja nie wiem jak się to nazywa, ale ja wam pokażę o co chodzi. Z
stała właśnie zawsze taka w upiętym koku i w okularach i paliła fajura, tylko że ona go paliła przez coś takiego. I to, tylko wiecie, to trzeba poskładać, a to tak chyba trzeba trochę poskręcać. Albo to się w ogóle nie trzyma? Ja to jeszcze muszę rozpracować, nie? No ale ogólnie to jest to coś, co przez to, co udajecie, że se... Nie mieszczę się w kadrze. Co udajecie, że se przez to palicie fajkę, nie? To jest to. No ale nie wiem, czy to w ogóle... A może to jest ustnik? Tak, to chyba będzie z tej strony. Tak, to chyba ma być a la filtr. A tu chyba się wsadzało fajura i się chyba tak wciągnęło. To chyba tak to miało wyglądać. No to wiecie, są takie hitowe zdjęcia. Boże, jakieś wtedy, nie pamiętam jak ta babeczka się nazywała. Bardzo piękna kobieta i ma takie właśnie zdjęcia w koralach, z tego co pamiętam, w okularach, w takim spiętym koczku i właśnie nosiła takie coś i wiecie, tak sobie fajurka paliła. I to bardzo elegancko, dziwo wyglądało. No, także jeszcze to jest w zestawie. I to jest wszystko, co jest w tym zestawie. To jest zestaw za około 3 dychy. Chociaż z tego co ja pamiętam, to w normalnej cenie chyba 4 dychy kosztował. No, więc lećmy dalej. I zobaczmy, co ja mam dalej. O, pomijając fakt, że dostałam ulotkę z Shayna i oczywiście kod rabatowy na 15%. No, to zachęca do dalszych zakupów. W ogóle to ja nie wiem, czy wy wiecie, że na Shaynie zbiera się fajne punkty i ja w ten sposób zbierania punktów zaoszczędziłam naprawdę bardzo dużo. Bo kilkadziesiąt złotych co najmniej i na te zamówienia chociażby sobie wzięłam 40 zł zniżki z tych moich punktów, a z tego zamówienia znowu będę zbierała punkty. Słuchajcie, to... Ja nie wiem, jak się to nazywa fachowo, natomiast to jest coś a la bolerko. I to wygląda tak, że do tego powinien być sznurek, który gdzieś mi pewnie wypadł. Oczywiście, że mi wypadł, bo zaraz wracam. No i jestem. I jak tak robię, to mi Isu skacze. Taki jest sznurek i tutaj jest coś takiego, co wygląda jak... Nie wiem, jak to nazwać. No takie gorsetowe to trochę jest, ale to są takie, wiecie, szlufki. I sobie mamy to poprzeplatać w taki krzyżyk, jak właśnie sznurówki, standardowo. I to działa w ten deseń, że sobie to tam z tyłu przeplatamy, a tu mamy takie a la bolerko. No i to możemy sobie nosić bardziej na boku, bardziej na środku. Tym możemy... Nie, tym nie możemy ruszać. To jest na stałe przytwierdzone. O, w ogóle to jest przód, bo tam z tyłu jest łączenie. No i słuchajcie, co to jest? To jest właśnie jedna z tych rzeczy, które ja kupiłam na zajęcia. Ile ja za to dałam, nie pamiętam, ale ja Wam to podlinkuję. Najlepiej Wam podlinkuję całkiem te rzeczy, które po prostu kupiłam. I wiecie co? To jest bardzo ładne jakościowo. Pomijając fakt, że tutaj średnio to widać w tym kadrze i musiałby mi to ktoś założyć i ładnie ułożyć, to ja Wam powiem, że chciałam Wam też to pokazać, dlatego że to są naprawdę fajne dodatki, jak się hajtacie. Jeżeli chcecie też zrobić ślub po taniości i nie chcecie przepłacać, to wiecie co? Coś takiego, bo to na pewno dużo nie kosztowało, bo ja za te rzeczy na pewno dużo bym nie dała, nie oszukujmy się. No więc to jest fajne jakościowo. Wygląda jak dobra jakość firanka, bez kitu. Ale tutaj ma też ładnie wykończone te takie błyskotki i tutaj też jest ładnie to wykończone. Ja się zastanawiałam, jak to będzie z tyłu wyglądało, ale jest to dobrze wykonane, jest to solidnie wykonane i naprawdę fajna robota. Ten sznurek to jest taka tasiemka właściwie i on też nie jest najgorszy. Ja Wam powiem, że jestem naprawdę mega zaskoczona tym, jak to wygląda. Rozchodzi mi się o to, że jak ja będę miała tą stylizację ślubną, to chodzi o to, żeby chociaż coś tutaj na górze modelce dać, żeby wiecie, no wiadomo, że ja nie kupię sukni ślubnej, nie? No ale wiecie, jakieś gadżety muszą być, żeby imitować taką wersję ślubną, no więc wymyśliłam sobie takie bolerko, natomiast ja też nie wiem, jaką modelkę dostanę, więc to jest trochę problem, więc zamówiłam tego więcej, ale stwierdziłam, że nie będę żałowała, dlatego że te rzeczy raz, że nie były drogie, a dwa, że stwierdziłam, że może mi się kiedyś przydadzą, nie wiem, ale lećmy dalej i tutaj mam welon, o ile dobrze pamiętam, zaraz to sprawdzimy, tak, to chyba jest welon, no, to jest welon. I ten welon już jakościowo jest trochę gorzej wykonany, wygląda oczywiście jak fierana, natomiast nie jest najgorszy. Tu ma taki grzebek, który jest totalnie plastikowy, ja bym się bała o to, wiecie jakbym to, ale to śmierdzi, wiecie jak to, ja wiem jak to śmierdzi, to ja w ogóle dobra chyba w zapachy jestem, to śmierdzi jak kredki pastelowe, naprawdę, jakbyście nowe opakowanie pasteli otworzyli, to tak to śmierdzi. Ja nie bardzo wiem, jak to się nosi, wiecie, ja nie umiem w welon, nie? Ja wiecie, panną młodą nigdy nie byłam, więc jakby nie mam wyobrażenia na ten temat, ale chyba już wiem. To chyba jest tak, że jak macie na przykład koka, to zakładacie jakoś tak, że wsuwacie i to jest tak, że ta warstwa chyba idzie tutaj do przodu. Jakoś tak? Tak to widzę przynajmniej.
Tylko wiecie, to tutaj trzeba ładnie ułożyć w jakiś kok, nie? I śmierdzi tutaj kredką świecową. Ja to po prostu będę musiała wywietrzyć i nie wiem, czy to mogę wybrać. Czy to wygląda ładnie? No ja nie wiem. Wyglądam jak taka niedorobiona panna młoda. W każdym bądź razie no potrzebowałam jakichś takich szmerów, bajerów i muszę to chyba spsikać wodą i wyprostować, bo jest to wymiętolone, ale jak tak to za chwilę przyłożyłam, to taki efekt dość jest. Widać, że to jest konwencja ślubna, więc to jest najważniejsze. Ile ja za to dałam, to Wam powiem, chyba 9 zeta. Autentycznie, za to chyba dałam 9 zeta. No i to jakoś to pupy może nie urywa, ale też złe, najgorsze nie jest. Wiecie, jeżeli chodzi o taką wersję na sesję zdjęciową, no to za 9 zeta, żal było nie wziąć. Natomiast, czy ja bym w tym do ślubu poszła? No nie wiem. Nie wiem, może to by się jakoś obroniło, wiecie, jakbym to wyprostowała, jakbym miała ładną kieckę, fryzurę i całą resztę. Natomiast, no i może to bolerką, może to też by ładnie wtedy wyglądało. Natomiast nie wiem, nie mam pojęcia. To wam sobie zostawimy na później i lećmy dalej z tymi rzeczami ślubnymi. Słuchajcie, postawiłam też na jakiegoś rodzaju bluzki a la topy, co ma imitować mi gorsety w momencie, jak ja nie wiem, jaką ja modelkę dostanę, nie wiem, jaką, w jakim rozmiarze będę miała modelkę. Wiecie, to też różnie bywa, nie? To nie przychodzą takie modelki, które zawsze mają jeden rozmiar. Więc wzięłam coś, co jest topem. To jest taka bluzeczka. Czy Wy to widzicie? Widzicie. Ona jest tutaj taka trochę rozcięta. Chciałam też wziąć coś, w czym komfortowo się będzie ta osoba czuła, dlatego że, wiecie, to, że ja na przykład lubię nosić crop topy i się w nich dobrze czuję, to nie znaczy, że każdy to lubi nosić. I Wam powiem, że jestem mile zaskoczona, dlatego że tutaj w środku, w tym topie jest ta taka gumeczka. Jak wiecie, na przykład macie w braletkach i to się powinno trzymać. Czy to jest dobry materiał? No nie jest najgorszy, najlepszy też nie jest. On jest fajnie poszyty, ma tutaj takie wyprofilowane szycia. Myślę, że musiałabym to właśnie jakoś przyprasować. Myślę, że to ładnie będzie wyglądało na dużym biuście. Kurczę, trochę mnie tutaj nie widać. O, jeszcze mi pierdoły pospadały. W każdym bądź razie raz, że to nie jest mój kolor, bo to jest czysta biel. Czysta biel nie jest dla mnie. Ja muszę coś takiego nosić raczej. Ale mam nadzieję, że dla mojej modelki będzie to odpowiednie. Tutaj jest taki trochę rozpierdak, ale on nie jest na tyle inwazyjny. Wiecie, to się jakoś zakłada w miarę dla siebie. Także mam nadzieję, że ktoś się będzie czuł komfortowo. Plus jeszcze to, że tu z tyłu jest taki jakby ściągacz. Wiecie, to jest takie trochę rozciągliwe. Zresztą mówię, w jakim to jest rozmiarze. To jest rozmiar S. Ale jak na rozmiar S, to ja Wam powiem, że no ja przy rozmiarze S nie miałam takiego cycka. Na pewno nie. No w każdym bądź razie no wydaje mi się, że to jest bardziej M-ka niż S-ka. Z rozciąganiem się, no to nie wiem. Tutaj się tak na dole to rozłazi, że chyba to na kogoś w rozmiarze L może być średnio, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast mówię, mi się tutaj o tą górę jakby rozchodziło, że w momencie jak ja sobie założę, znaczy sobie, komuś założę, wiecie, ten tutaj taki a la topik, tą taką firaneczkę, to że to będzie ładnie się komponowało. No, więc tak to wygląda. Nie pamiętam, ile za to dałam, ale Wam pewnie podlinkuję wszystko, znając życie, no bo nie wierzę, że nie. O, coś tu dostałam za darmo w ogóle. To jest coś, co ja sobie oczywiście wybrałam, bo to nie jest tak, że oni mi losowo wybrali. Znaczy kolor dostałam losowy, nie? Standardowo. Ale nie jest zły, jest ładny, jest błękitny. Dawno nie miałam w takim błękicie, więc fajnie. Błękit mi się kojarzy z moim dzieciństwem, bo moja siostra jakoś miała fazę na błękit i zawsze mi się kojarzy z dzieciństwem i z pokojem naszym błękitnym, więc jakoś tak nostalgia wraca. W każdym bądź razie, dlaczego sobie to wybrałam, to Wam powiem, dlatego że to jest dość fajne jakościowo. I to jest taka ala nerka, ale też taka ala torebeczka. I ja planuję sobie, może jeszcze nie w tym roku, ale jeżeli uda mi się w miarę regularnie nagrywać te filmy, jeżeli faktycznie to będzie miało sens na dłuższą metę, to zainwestuję w jakiś fajny aparacik, tym bardziej, że ostatnio przekonuję się coraz bardziej do vlogowania i wiecie, chciałabym mieć coś, w czym mogę sobie nosić aparat. Więc jeżeli nie będzie na przykład w zestawie jakiegoś etui czy coś, to przy okazji będę miała taką torbę zamienną na właśnie aparacik, więc pod tym kątem to wzięłam. Ile to kosztuje, to Wam nie powiem, bo ja to dostałam za darmo, to tyle pamiętam. O, spierdół takich bieliźnianych, to zamówiłam sobie majtki. Ja nie wiem, czy Wy chcecie oglądać moje majtki, natomiast powiedzmy sobie coś o jakości tych majtek. Czy one są fajne? Fajne jest to, że one nie śmierdzą Chińczykiem.
bo to raczej nie jest przyjemne. Są oczywiście stringi, ale ja bym powiem, że koronka jest bardzo przyjemna. Autentycznie. Mało która koronka jest taka przyjemna. Pierwszy raz w życiu chyba trafiłam na tak przyjemną koronkę i to jeszcze z taniego sklepu. Wiecie, mi po prostu ostatnio tyłek urósł i ja mam deficyt bielizny, w którą się mieszczę i która dobrze wygląda, więc musiałam coś kupić. Fajnie się też rozciągają. Ja kupiłam w wielopaku, tutaj bodajże jest ich 5 albo 6 w różnych kolorach. Ja Wam podlinkuję, jak sobie będziecie chcieli, jeżeli chodzi właśnie o jakość koronki. To jest bardzo przyjemna i bardzo miła, bardzo rozciągliwa, więc fajne. Plus jeszcze to, że one nie były najdroższe, one były dość tanie. Lećmy dalej i mamy kolejny welon tutaj, z tego co widzę. Widzę, że mi tam na dół bluzka w ogóle spadła. I to jest drugi welon. Welon, który był droższy i welon, który... Ja się przeliczyłam. Dlatego, że tutaj, jak widzicie to pogrubienie, tą grubszą część, to na zdjęciach to wyglądało inaczej. W takim sensie, że to na zdjęciu wyglądało jakby tu była taka biała wstążka, coś ten deseń. Takie pogrubienie, no tutaj jest to pogrubienie, ale co mi potem, jak to jest nadal przezroczyste. Ja chciałam, żeby to był taki pasek, jak właśnie na tamtym welonie, tam jest taka lamówka właśnie naokoło, to tutaj na zdjęciu wyglądało tak samo, że będzie taka lamówka, tylko że ona będzie gruba. No okazuje się, że tego nie ma. Zasada działania jest ta sama. Grzebek jest na pewno lepszy jakościowo, jest metalowy. Ma trochę dziwny kształt, taki nietypowy, no ale cóż, będzie się lepiej trzymał, już bym się mniej o niego martwiła, jeżeli chodzi o instalację tego na włosach. No i co? Standardowo, nie? Do tyłu i zarzucamy przód. No, także tak to wygląda. Znaczy właściwie to trochę inaczej, bo to w tą stronę musimy wpiąć, zależy jak mamy koka. No, w każdym bądź razie jakościowo, no firanka, no welony to jest firanka jak dla mnie, no każdy welon jest dla mnie firanką. Bo coś mam we włosach z tych wszystkich welonów, ale okej. Natomiast jestem zawiedziona. I jestem zła, bo z tego co kojarzę, to ja za ten welon dałam 20 pary zeta. Nie jest to dużo jak za welon, nie oszukujmy się, tak? Za welon 20 pary zeta, no ale wiecie. No ale jednak nie jest to takie jak na zdjęciu. Oczekiwania kontra rzeczywistość się tutaj kłaniają. Nie jest to welon, w którym ja bym poszła, absolutnie. Tu nawet nie muszę tego przymierzać, nawet nie muszę Wam mówić, że może do jakiejś kiecki czy coś by się to uratowało. Może do zdjęć będzie to spoko opcja. Dlatego się cieszę, że wzięłam dwa welony. Widzę, że on nie jest super jakościowo wykonany. Tutaj gdzieś jest jakiś krzywy. Te szwy są takie, jakby to ktoś w ogóle nitką krzywo poszył. To nie wygląda jak maszynowo. A jeżeli maszynowo, to ktoś musiał to szyć po pijaku. Ewidentnie. W każdym razie, no wiadomo, on jest wymiętolony, no bo przyszedł z nie wiadomo kąd. I siedział w tej paczce nie wiadomo ile, więc trzeba byłoby go rozprostować. Myślę, że on wtedy by wyglądał też lepiej. Natomiast, no nie założyłabym go do ślubu. No nie, nie, bo przez ten szef i przez to pogrubienie na dole to nie wygląda ładnie. A szkoda, bo ja bardzo się na ten welon nastawiałam. Ja miałam takie nawet, Jezu, jak ten welon przyjdzie ładny, taki jak na zdjęciu, to ja w nim kiedyś pójdę do ślubu. Autentycznie, miałam takie myśli, no ale nie, nie pójdę w nim do ślubu, nie ma opcji. Szkoda, bo 25 zeta poszło się trochę zmarnować, natomiast nie zmarnowało się na tyle, żebym płakała, bo wiecie, zawsze mi się to przyda do jakichś sesji zdjęciowych, to jest jakiś plus. I lećmy sobie dalej. I coś, co mnie trochę przeraża, dlatego że ja nigdy czegoś takiego nie miałam, to są ozdoby do włosów, które są stricte takie, no mocno ślubne. Czy wy to widzicie? Ale muszę Wam powiedzieć, że one są bardzo ładnie wykonane. Bo te różyczki tutaj są po prostu prześliczne. Czy wy to zobaczycie? O, trochę mi tu. Fajnie by było Wam to pokazać tak, żeby to się wyostrzyło. W każdym bądź razie światło mi się za bardzo odbija. O, teraz trochę widzicie. No, ładnie są te różyczki wykonane. Sorry, zatrzęsące się łapy, ale oczywiście opiłam się kawą. Kortyzol wleciał i się cała telepie. Ładne to jest, tylko że mnie to trochę przeraża, dlatego że to jest na drutach. I tutaj na końcu, no tak to wygląda, że to jest takie zwisające i to trzeba być jakoś zainstalować na tych włosach. Nigdy się czymś takim nie bawiłam. To wygląda pięknie na zdjęciach, naprawdę wygląda pięknie na zdjęciach. To też bardzo ładne przyszło, bardzo ładne jakościowo. To jest coś, co ja bym to założyła do ślubu. Myślę, że tak, bo jest to ładnie wykonane. Natomiast musiałoby być to ładnie wplecione we włosy. Czy ja to umiem, jeszcze nie wiem, będę się dopiero uczyła, słuchajcie, robienia fryzur ślubnych i wplatania czegoś takiego we włosy.
czy to ogarnę, zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Nie pamiętam, ile to kosztowało, ale właśnie, czekajcie, bo ja wam nie powiedziałam, no to jest na grzybyczku, nie? Bo wiecie, są te wersje takie na tych klipsikach i jest wersja na grzybyczku. Ja mam tutaj tą wersję na grzybyczku, bo bardzo mi się podobały właśnie te róże. Bardzo liczyłam na to, że to przyjdzie dobre jakościowo i to przyszło dobre jakościowo, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Mam jeszcze kolejne takie, tylko że właśnie na tej takiej spineczce, a nie na grzybyku. Trochę inne, natomiast nadal w klimacie ślubnym i nadal ładne. Natomiast mi się tutaj wszystko w świetle odbija i no wiecie, to się bardzo błyszczy, więc tutaj ciężko mi to będzie pokazać. Autentycznie bardzo ciężko mi to będzie pokazać. No, sorry kochani, jakoś tak... No widzicie, to jest właśnie to, że nagrywam też z telefonu, a nie z aparatu, więc to też robi swoje, wiecie, ta jakość nigdy nie będzie jakaś taka mega idealna. Natomiast i tak mam możliwość nagrywania w HD na tym telefonie, natomiast wiecie, te filmy później się długo konwertują, one bardzo długo się zgrywają na lapka, później z lapka długo na program się przetwarzają, później z tego programu się długo przetwarzają na komputer, znowu się zgrywają długo, a później z komputera się muszą zgrać jeszcze na YouTube, a jeszcze się muszą przekonwertować na wersję SD i tak dalej, no także to jest długa droga. No ale cóż, wracając do tematu, słuchajcie, bardzo to jest ładne, bardzo to jest piękne, ja bym w tym poszła do ślubu. Fajnie jest to, że to jest na tej spince, więc to jest bardzo, mi się wydaje, stabilne. Mam nadzieję, że taka zdóbka wystarczy na to, co ja tam będę robiła, właśnie modelce z włosami i że nie będę chyba wplatała tamtego, ale stwierdziłam, że jeżeli jedna z tych rzeczy przyjdzie kiczowata, to druga będzie ratowała sytuację. Okazało się, że obie przyszły bardzo ładne, tak jak tam te różyczki były takie twarde, z twardego materiału, takie ale odlane, tak tutaj to jest taka, no taka, jak się to nazywa? No taka firanka, jak z tego welonu wam powiem, taki materialik, nie? Taki, wiecie, przezroczysty. No bardzo to jest ładne, bardzo urocze. Można by to było też nosić na jakieś, wiecie, imprezy koktajlowe, nie wiem, jakieś takie tego typu rzeczy, takie bardziej eleganckie. Z tematu ślubnego mam kolejną rzecz. I to jest coś, co jest też niby topem. Natomiast to jest taki top. O, widzę, że już jakaś nitka się tutaj sypie. Jezu, ale ja znowu będę miała syf w pokoju. To jest taki top, który znowu śmierdzi zmywaczem. To jest kolejna sprawa. On jest taki jakby z koła cięty. No jest coś spoko wykonane. Ja bym się bała chyba tego na ślub, bo to nie jest tutaj zabezpieczone. To wygląda jakby było wykrojone. Więc bałabym się, że to jakoś szarpnę czy coś. Czy to jest równe? Czy to jest z jednej strony... Tak, to jest chyba z jednej strony dłuższe, z drugiej krótsze. Zaraz to jeszcze zobaczymy. No widzicie, to nawet nie jest do końca równo wykrojone, bo pomijając fakt, że ogólnie nie jest równo wykrojone, to tutaj ma jeszcze takie, wiecie, no, takie jakby od nożyczek coś w ten deseń, tak jakbyście sobie do firanki przykleili koraliki. W sumie to można zrobić samemu. Przyklejasz do firanki koraliki i wycinasz kółko, nie? I tak, to jest z jednej strony dłuższe, z drugiej strony krótsze. Jest to ładne. Ładny był też taki welon, ale to jest taki topik, że wiecie, zarzucacie sobie tutaj jak a la bolerko. Wydaje mi się, że to może być ładne. Wydaje mi się, że to ładnie będzie wyglądało w momencie, kiedy ja tam, wiecie, wystylizuję włosy i całą resztę. Mogłam jeszcze jakieś ładne kolczyki zamówić, nie zrobiłam tego. I szkoda, ale tam trudno, wezmę jakieś moje. Natomiast mówię, no to jest takie, że bałabym się, że jakbym na przykład na weselu w tym szalała, to wiecie, że to pójdzie. No ale nic, no wtedy można to po prostu ściągnąć i tyle. I nie pamiętam, ile to kosztowało, wiem, że to nie było najtańsze bolerko, ale też nie było najdroższe. Te koraliki wyglądają dość ładnie, one są fajne, ale one... Aha, one są jakby z jednej strony jest koralik. Dobra, czyli to jest na lewą stronę, czekajcie. Tak mi się... Nie. Czy tak? Tak, dobra. Ja to miałam na lewą stronę, teraz już mam na prawą. Od spodu są jakby bardziej koraliki, znaczy z wierzchu są koraliki, ale one są z drugiej strony od środka jakby na takie dingsy przyklejone, nie wiem jak to w ogóle nazwać. I to wychodzi na to, że a, włosy wokół. No nie, jak po złości. Ale to wychodzi na to, że to idzie w tą stronę. Że to jest na prawej stronie. No wiecie co, wygląda to ładnie, bo to jest takie delikatne, takie kobiece bardzo, z koralikami, błyszczy się. Podoba mi się to. Nie powiem, że nie. Może jakościowo to nie jest najlepsze. No to jest też wymiętolone, więc wiecie, to by trzeba było to po prostu jakoś przeprasować jakimś czymś parowym, bo inaczej no to jak.
Natomiast mówię, no widać, że to jest krzywo wycięte, ale podejrzewam, że na zdjęciach to będzie wyglądało ładnie i to nawet bym powiedziała bardzo ładnie, tak mi się przynajmniej wydaje. I słuchajcie, aha, bo tutaj mi jeszcze jedna bluzka spadła. No, także wracając do tematu bluzek znowu, bo bluzki zamówiłam imitujące sukienki, a raczej gorsety dwie. I tutaj jest coś, w czym ja się połapać nie mogę. Aha, dobra, to jest coś takiego, że zakładacie tutaj, Boże, kaftan bezpieczeństwa to jest, to Wam powiem, o Jezu. No dobra, tak sobie to przymierzymy tylko. Ja już czuję, że to jest źle wykrojone. I skoro ja jestem eską, to nie chcę wiedzieć, no nie. Myślałam, że to będzie takie na zasadzie, że jeżeli nawet mi się trafi ktoś większy, z większym biustem, raz, że to prześwituje, bo widać moją bluzkę. No ale jak ktoś będzie miał biustonosz, to będzie raczej okej. Ale o co mi się rozchodziło, to to, że to miało być takie gorsetowate i miało być uniwersalne, że ja to komuś zarzucę, ale ja czuję, że to jest bardzo ciasne tutaj na obrębie ramion, więc to raczej nie jest coś, co ja nałożę komuś, kto ma rozmiar L, bo raczej nie wierzę w to. No, jest to wymiętolone, jest to bardziej błyszczące niż myślałam. Myślałam, że przyjdzie bardziej gładkie, znaczy gładkie, bardziej takie, wiecie, bardziej w takim bawełnianym materiale, coś ten deseń. Tutaj to trzeba będzie przepresować, bo tutaj się to rozłazi, w sensie tutaj jest takie jakby, wiecie, to powinno być pod spodem, taka podszewka, to wyłazi. I to nie jest taka typowa bluzka, to jest coś, co po prostu jest na takie paski, wiecie, to nakładamy w tą stronę i po prostu z tyłu sobie wiążemy kokardę. Liczyłam na to, że to będzie ładnie wyglądało. No to wygląda jak taki ala materiał ślubny, no nie mogę powiedzieć, że nie. Tutaj też ma taką podszewkę, taką, wiecie, zakładkę jakby. No natomiast, no mówię, no to prześwituje, więc trochę kiepsko. Szkoda, bo liczyłam na to, że ta bluzka będzie ładna i tam w międzyczasie gdzieś tam ją jeszcze na miasto założę czy coś, ale chyba raczej nie. Nie wiem, coś ewentualnie wymyślę. I już Wam mówię, jaki ja wzięłam rozmiar. Wzięłam rozmiar S, bo mówię, no wydawało mi się po tych rozmiarach, że one będą takie spoko, natomiast tutaj czuję, że ta paszka cała jest tak wykrojona, że trochę ciągnie mnie, więc w momencie, kiedy trafi mi się ktoś z większym biustem, no to już trochę będzie średnio. No ja teraz noszę jakieś takie, no rozmiar trochę bardziej M niż S, natomiast no mówię, no wystarczy, że będzie ktoś w rozmiarze L albo z większym biustem i już będzie ciężko. No szkoda, no ale dobra, no to jest ryzyk fizyk, nie wiadomo co mi się trafi, może trafi mi się chudzinka, zobaczymy. Lećmy dalej i mamy tu, a wiem co to jest, zamówiłam sobie w końcu białą bluzę, czystą białą bluzę, bo mi się, miałam taki biały fajny dres Sinseya, on mi się dość szybko spłukował i po prostu, o Jezu, jaki dziwny materiał. Jak pianka do tego, do nurkowania bez kitu. Ja! Nie wierzę. Ha, szkoda, no ale co ja bym chciała za trzy dychy, nie? Bo ja za nim dałam chyba ze trzy dychy. No i słuchajcie, znalazłam taką tanią, białą, stwierdziłam, ile mogę dać za białą, zwykłą bluzę. No nie będę dawała nie wiadomo ile. Więc kupiłam taką jakąś, wiecie, za trzy dychy. No wygląda to jakby miała sznurówkę, no ale no spoko, no to jest tylko sznurek. Ma oczywiście kaptur, jest dość duża, ale wiecie, ja nie wiem, czy ja wzięłam po prostu większą, bo już nie pamiętam po prostu, czy one są takie duże. Nie, to jest po prostu takie duże, bo to jest S-ka. Kurde, te moje pazury mnie wkurzają, połamane, bo haczę o wszystko. A też nie zrobiłam pazurów, bo tutaj też mam rzeczy do pazurów, więc zaraz Wam pokażę. No jest zwykła biała bluza, po prostu zwykła biała bluza. No i to tyle, tylko że ten materiał jest taki, o, w ogóle widzę, że tutaj ma takie drobne takie, no nie jest zaciągnięta, ale ma takie wózki wystające, ja tego nie będę ciągnęła i to po prostu później delikatnie obetnę nożyczkami, nawet nie będę, wiecie, taką golarką ani nie trzepała, bo się boję, że to pójdzie po całości. Myślę, że to jest materiał bardzo łatwy do zaciągnięcia. On jest przyjemny od spodu, bo ma polarek. Ona jest też bardzo gruba. Ona jest naprawdę w materiale jak taka pianka. O, sorry, że tu hałasuję, ale mi się wszystkie worki pod nogami walają. No, ona jest jak taka pianka do nurkowania, co jest w ogóle dla mnie szokiem, nie? Wyskitu. No, także tak to wygląda. I co my mamy dalej? Dalej mamy kolejny ciuch i to jest ciuch, który ja bardzo liczę na to, że będę w nim dobrze wyglądała, wiecie. Bo to jest komplecik. I to jest taki komplecik, który mi się mega spodobał, bo on jest taki stylizowany na takie lata. Nawet nie wiem, jakie to są lata, no ale to nie są takie współczesne, wiecie. To jest kamizeleczka, która wygląda tak. I ona jest krótka, natomiast wzięłam w takim rozmiarze, że mi się wydaje, że chyba będzie dobra. Nie wiem, czy nie wzięłam M-ki, chyba wzięłam M-kę, z tego co kojarzę. Tak, wzięłam M-kę. Bardzo fajne jakościowo, bardzo dobrze jest ten splot wykonany.
Jestem przezdumiona. To normalnie kosztowało chyba... Kurde, nie pamiętam, ale ja za to dałam o wiele mniej, bo ja chyba za to dałam około 60 zł. To na pewno tyle nie kosztowało, to kosztowało więcej. Ma przepiękne, takie zdobione złote guziki. Złoty to też jest mój kolor, więc trochę się będzie broniło, mimo tego, że tutaj jest taka biel. Ale ta biel nie jest taka też do końca czysta, to też jeszcze spoko. Ale co mi się podoba, to to, że to jest komplet. Tutaj mamy właśnie taką górę, to jest taka kamizelka. I do tego, czekajcie, bo chyba mi coś tam jeszcze spadło. Dobra, sorry memory, kochani. Do tego mamy spódnice, co jest przepiękne, ale to są takie spodnio-spódnice, wiecie, znaczy to ma niby wyglądać trochę jak spódnica, ale to są spodnie, nie? To jest na ten deseń. Z tyłu jest zameczek, tak w ogóle, by the way, to nie jest tak, że musicie tam tyłek wciskać. Tutaj jest zamek, więc to jest fajne. Spoko, chodzi, działa, jest ok. Jest zameczek, z przodu są właśnie takie guziczki ozdobne. Ja mam nadzieję, że ja w tym będę dobrze wyglądała. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. Bardzo liczę na ten komplet, że on będzie ślicznie wyglądał, bo bardzo się na niego, jak to powiedzieć, nastawiałam się bardzo na niego długiego czasu i stwierdziłam, nie wiadomo co przyjdzie, wiecie, z tą jakością jest różnie, może przyjdzie coś kiczowatego, a on jednak nie był najtańszy i w ogóle jest guzik w zapasie, to jest też fajne i nawet są dwa guziki w zapasie, no. Także stwierdziłam na początku, że nie, że się wstrzymam, może będzie jakaś promocja, wiecie, no ale dostałam tam jakąś promocję na to, w sensie wrzucili jakąś promocję na to, plus to, że ja jeszcze tam zbierałam 40 zł promocji z punktów, więc wyszło na to, że kupiłam to za grosze, no i mam nadzieję, że to będzie przepięknie wyglądało, szkoda, że to jest, znaczy wiecie, w kamerze to wygląda na czystszą biel, może też dlatego, że mam takie tło, a nie inne i to po prostu kontrastuje, natomiast to nie jest takie czysta biel, no ale to też nie jest taka fajniejsza kość słoniowa, no jest to bielsze od tej bluzki, którą mam. Więc trochę szkoda, no ale wiedziałam, że tak najprawdopodobniej będzie. Babeczka na zdjęciu miała pod tym białą bluzkę i ja też tak właśnie planuję to nosić, że sobie założę biały golf z długim rękawem i właśnie ten komplecik i do tego jakieś rajstopki czarne, grubsze i czarne kozaki, no picobello będzie. Tak sobie to wymyśliłam. Czy będzie picobello, to zobaczymy. No i z gadżetów to sobie zamówiłam opaskę. Bo gadżetów też trochę zamówiłam, różnych takich pierdołowatych, bo mnie moje włosy strasznie wkurzają i nie lubię nigdy tego otwierać, nie lubię tego otwierać na nagraniach, bo to zawsze strasznie hałasuje. O, już widzę, że tutaj te klej wychodzi, ale ta opaska jest ogólnie, oprócz tego, że trochę kleju wychodzi, jest to po prostu do oderwania. Mam nadzieję, że te, co to jest, to są ważki? To są chyba ważki, nie? No, światło się oczywiście odbija, więc średnio widać. W każdym razie zamówiłam sobie opaskę, bo nie mam żadnej opaski, a czasami mam taką ochotę założyć opaskę. Nie wiem, czy ja ją będę nosiła na co dzień, raczej nie, natomiast wymyśliłam sobie, że chcę opaskę, choćby nawet do nagrań, bo jest mi po prostu, Jezu, z tymi moimi kłakami, bo jest mi po prostu wygodniej, wiecie, w momencie, kiedy ja się będę do Was malowała, to będzie mi wygodniej tutaj sobie właśnie założyć opaskę i ta na... I nic mi nie leci na twarz i nie będę się wkurzała. Ej, nawet dobrze wyglądam w opasce, a ostatnio się zastanawiałam, czy nie zrobić sobie grzywki. No, także chyba jednak odkryta twarz, nie zakryta. No dobra, mniejsza to, w każdym bądź razie jest fajna jakościowo. Ona jest z takiego ala zamszu, jest mięciutka, tam w środku jest jakaś pianeczka, tutaj jest trochę usztywniana. Te duperele tutaj są ładne, te takie ala ważki, ładnie to wygląda. Myślę, że będę w niej nawet na co dzień czasami wychodziła, bez kitu, podoba mi się. No i w każdym bądź razie to chodzi najbardziej o funkcjonalność, nie? Także to najważniejsze. Natomiast ja za nią dałam chyba w promocji z 9 zeta, z tego co pamiętam. Ale na wszelkie ja Wam wszystko podlinkuję. O, i właśnie z rzeczy do włosów, to ciąg dalszy rzeczy ślubnych, słuchajcie. Jak się okazuje, to nie wszystko co zamówiłam do włosów. Zamówiłam tego więcej. Słuchajcie, ja mam ten minus, że jak coś zamówię, to ja później już nawet nie pamiętam co zamówiłam. To jest troszeczkę gorsze jakościowo, znaczy gorsze jakościowo. Jakościowo jest dobrze wykonane, natomiast trochę słabiej wygląda niż tamte, tak mi się wydaje. Myślę, że no jest to na pewno delikatniejsze, nie? W sensie takim, że tam było więcej tych większych kwiatków, tutaj jest jeden taki konkretny. To jest na małym takim grzebyczku. Wydaje mi się, że to będzie fajne w momencie, kiedy mamy kogoś, kto nie ma burzy włosów, tylko ma na przykład krótsze włosy i wiecie, ten koczek na przykład będzie, mimo na przykład dopiętych włosów, będzie troszeczkę mniejszy i to będzie ładnie wyglądało raczej do tych delikatniejszych włosów. Spoko jest też to, że tutaj tego nie trzeba będzie, nie wiadomo jak przypinać, tylko po prostu to się wsadzi i wiecie, to tam się poukłada, bo to są druciki. Ładnie to jest wykonane. To jest kolejna rzecz do włosów,
która jest przepięknie wykonana. Myślę, że wiecie, no to jest gorsze jakby wyglądowo od tamtego, bo to jest taki, no to jest taki metalowy kwiatek, natomiast on nadal jest ładnie wykonany. To nie można powiedzieć, że on jest źle wykonany, to jest kwestia gustu, po prostu mi się bardziej podobają tamte. Natomiast to ja chciałam powiedzieć, że wszystkie te rzeczy do włosów są o dziwo bardzo ładne jakościowo. No i okej, co my mamy dalej? Dalej mamy, o, pojemnik mamy, który, nie pamiętam ile za niego dałam. Były różne wersje wielkościowe, ja sobie wzięłam eskę. Nie będę go odpakowywać, bo to nie ma sensu. On jest fajnie wykonany jakościowo, to już widać. Tutaj ma takiego klipsa, on ma podziałki. Po co ja to kupiłam? Kupiłam to po to, że na przykład jak wiecie, potrzebuję gdzieś sobie przenieść te wszystkie szczoteczki, aplikatory do ust i tak dalej, to po prostu sobie tutaj poukładam i jest prościej i nie wala mi się to po woreczkach jakichś. Bo mnie to wkurza, że ja to noszę w takich woreczkach, wiecie, takich foliowych, po prostu nie odpowiada mi to. Poukładam sobie to w jedno miejsce i będę miała w jednym miejscu i nie będę się musiała martwić, więc uwielbiam organizery z Shaina, to jest w ogóle swoją drogą. No, więc jest to kolejny bajer i z bajerów jeszcze mam, jak się to nazywa? To jest gilotyna, tak, zamówiłam sobie gilotynę do paznokci, bo po prostu ostatnia mi się rozpadła w rękach i to jest kolejna gilotyna, która mi się rozpadła w rękach, mam nadzieję, że ta mi się nie rozpadnie. Zwykła, klasyczna, w srebrnym kolorze, nie rozpadła się na szczęście. No, mam nadzieję, że będzie dobrze działała, bo wiecie, ja z racji tego, że znowu dostałam reakcji alergicznej na te wszystkie hybrydy i tak dalej, to po prostu znowu będę wracała do tipsów, więc ja te tipsy będę musiała czymś przycinać. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie tego robić zwykłymi jakimiś tam, wiecie, obcinaczkami i po prostu tego piłować. To jest najlepsza rzecz do przycinania tipsów, gilotyna przede wszystkim. Dałam za nią parę zety, a oczywiście nie pamiętam dokładnie ile. O, to jest fajny bajer, na który czekałam. Tutaj w środku mam takie jakby łyżeczki w trzech rozmiarach, to są takie ala szpatułki i właśnie tutaj na końcu są, nie będę tego Wam otwierać, bo widzicie raczej co tutaj jest, to są takie ala łyżeczki gumowe, one są bardzo giętkie, są takie trzy rozmiary, jest taka malutka, średnia i największa. One są chyba całe, nie, tutaj są szczyty, to tylko te końcówki są giętkie i tutaj na końcu z drugiej strony nie ma takiej łyżeczki, a jest takie jakby takie płaskie, jak wiecie, jak macie takie do skrobania kremów właśnie z miski, to tak to wygląda ta końcówka i to jest ekstra rzecz, dlatego że zamówiłam tą duperelę po to, żeby skrobać resztę kosmetyków z opakowań. Jak słuchajcie, macie na przykład szklane podkłady i macie te opakowania szklane i tam zostaje dużo produktu, to ja po prostu później obracam ten produkt i wiecie, gdzieś tam to skrobię jakoś, no ale to nie jest wygodne, to będzie ekstra do tego. Żeby nie marnować tego, co zostaje w środku, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to to, że to mi się przyda w momencie, kiedy wiecie, jak robicie komuś makijaże, to nie nakładacie produktów kremowych bezpośrednio z opakowań na twarz, tylko bierzecie na szpatułkę, przenosicie na właśnie na przykład na rękę w rękawiczce albo po prostu i rozgrzewacie i dopiero wtedy nakładacie, albo po prostu przekładacie na te takie, może zapominam zawsze jak się nazywa, takie wiecie, takie paletki, takie tacki, takie do makijażu. No to tak to wygląda, nie możecie tego robić tak, że po prostu paluchem albo bezpośrednio na twarz nakładacie produkt kremowy, po prostu w makijażu się tego nie robi. Znaczy w momencie, kiedy robicie makijaż sobie, no to tam spoko, jeżeli to są Wasze kosmetyki, ale jeżeli malujecie ludzi i malujecie tych ludzi X tam, no to po prostu ze względów higienicznych tego się nie robi, więc to jest fajne po to, dlatego że my na przykład na zajęciach używamy drewnianych patyczków, które mnie mega wkurzają. Po prostu takie mnie jakoś wkurzają, więc wymyślałam sobie, że sobie zamówię, tym bardziej, że nie będę musiała później zamawiać dla siebie tych drewnianych patyczków, tylko po prostu będę sobie, wiecie, używała tych silikonowych i będę je później wyparzała i będzie spoko. A nawet to wystarczy po prostu umyć w czymś dezynfekującym, nie trzeba tego wyparzać. W sensie zamówiłam sobie w końcu coś, co chciałam. W okropnym kolorze, który totalnie do mnie nie pasuje, ale... O, i tutaj jest taki guziczek w kształcie misia. Już Wam mówię, co to jest nie szalik, Boże, co ja gadam, nie szalik, to jest ręcznik do włosów, po prostu nakładacie, wiecie, to tutaj z przodu zawijacie, tam z tyłu włosy zawijacie i później tutaj do przodu i tutaj jest taka zaczepka, o guziczek zahaczacie i macie turban zrobiony, wkurzają mnie turbany z ręcznika. Ja tak zawsze całe życie chodziłam w turbanach z ręcznika, natomiast nawet z tych małych ręczników zaczęły mnie te turbany po prostu mega wkurzać, bo ja chcę coś zrobić, a to mi spada. I po prostu się zaczęłam wkurzać i stwierdziłam, że chcę ręcznik do włosów. Chyba dałam za niego 9 zł, ale nie jestem pewna. Ładnie jest wykonany, jest dobrze wykonany, jest z przyjemnego materiału, jest duży.
Jedyne co, no to ja się zastanawiam, jak on się, wiecie, będzie sprawdzał. Nie śmierdzi aż tak, o dziwo. Chociaż trochę dziwnie pachnie. No ale cóż, no powiem wam, że ja się najmartwiej. Jezu, jak ja dzisiaj łączę słowa. Najbardziej się martwię o to, że po prostu on na włosach będzie zostawiał takie drobinki materiału, bo czasami jak macie na przykład nowe ręczniki, to się okazuje, że one też tak robią. No. Także mam nadzieję, że to tak nie będzie robiło. Lecimy dalej i dalej mamy, o wiem co mam, takie spineczki, które na pewno gdzieś tam kojarzycie z internetu. Albo i nie kojarzycie. W sumie też tak zakładać to głupio. Ale to są takie spineczki, które są właśnie takimi spineczkami, wiecie, w momencie, kiedy ja będę komuś robiła makijaż, to robię tak, zapinam, no wiecie, może nie, żeby było takie jaja na głowie, nie? Ale w każdym bądź razie to są takie spineczki, które nie powinny haczyć włosów, które mają być przyjemne, no i wiecie, no zakładacie to po to, żeby odgarnąć sobie tutaj włosy i po prostu malujecie kogoś, to jest coś w ten deseń. No i to tyle. Zamówiłam sobie takich kilka. Ja mam białe, czarne i tutaj jest jeszcze taki brzoskwiniowy. No nie będziemy ich wszystkich wyciągać. Tym bardziej, że ten film już długo trwa z tego, co widzę, bo prawie godzinę. No więc, oho, zamówiłam sobie parę takich, bo po prostu potrzebuję na zajęcia. To jest dobry patent. I z rzeczy takich jeszcze przydatnych na zajęcia, to jest właśnie to, co wam mówiłam. Ja mam parę takich, nie wiem jak to nazwać, zawsze zapominam jak to fachowo się nazywa. No w każdym razie to są takie paletki, na zasadzie zakładacie sobie tutaj na palucha i po prostu ja mam takie, tylko że one mają różne kształty inne i one mi średnio odpowiadają. Teraz sobie wzięłam taką kwadratową, może ten mi będzie najlepiej odpowiadał. Poza tym dobrze jest mieć tego więcej, szczególnie jak używacie color fixów i wam zastygnie color fix, to później musicie moczyć taką paletkę przez x czasu, żeby to zeszło. A później to i tak musicie zeskrobać, bo one są tak mocne. No, ale mniejsza to. W każdym bądź razie zamówiłam sobie kolejną, dałam za to 5 zeta i one są spoko. Ja moje poprzednie też mam z Shayna albo Shein, jak zwał, tak zwał. I one się fajnie sprawdzają. Czy ja coś jeszcze mam w tej torbie? No nie mam. No, więc to by było chyba na tyle. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy coś nie zostało pod krzesłem. Okej, okay, więc z paczki numer 1 to wszystko. Możemy sobie przejść do paczki numer 2. I wiecie co? To były tanie komplety bielizny. Naprawdę tanie. Bo słuchajcie, ja za to dałam grosze, autentycznie i no nie będę wam tego przymierzać, no wiadomo, ja w ogóle raczej nie przymierzam rzeczy, jak wam robię hole, a więc mamy takie w pięknym kolorze majtaski z ładnej koronki, są naprawdę fajnie wykonane, one są z wysokim stanem, z taką większą gumką, mam nadzieję, że będą wygodne, mam nadzieję, że będą dobre, ja po prostu ostatnio się roztyłam, więc ja potrzebuję czegoś w rozmiarze L na mój tyłek już teraz w tym momencie, niestety. Znaczy niestety, niestety, no wiecie, jak to patrzę na to. I do tego jest taki komplecik takiej braletki zwykłej, no po prostu przepiękna jest. Ja w ogóle kocham braletki, tylko wiecie, jak moje stare braletki to już się nie mieszczę. Bo jak ja kiedyś byłam mega szczupła, o i tutaj z tyłu jest, jak w klasycznym staniku, nie? Macie zwykłe zapięcie, no ale kolor jest przepiękny. No, ten granat jest przecudowny, to jest w ogóle mój kolor, granat to jest mój kolor, no ale dobra. Wracając do tematu, to wam chciałam powiedzieć, moje braletki są wszystkie już dla mnie za małe, dlatego że ja nosiłam braletki w momencie, kiedy byłam szczupła, a właściwie to byłam bardzo szczupła, bo ważyłam około 50 kg i ja wtedy po prostu staniki w rozmiarze 70A miałam za duże. Bo po prostu mam z natury mały biust. Ja nawet teraz, jak jestem większa, to ten biust mam po prostu mały. Noszę nadal push-upy, więc i tak w momencie, kiedy nie mam stanika po prostu w wielkości push-upa, drugie tyle, to po prostu jestem niewymiarowa. Wygląda to trochę śmiesznie, no ale dobra. Mniejsza to w każdym bądź razie, no już się nie mieszczę w moje stare braletki, bo mam je tak małe, że po prostu to było na cycuchy, które były prawie płaskie, no po prostu były piersiątkami. Za tamtym komplecie, tak w ogóle wracając jeszcze do tego, nie pamiętam ile dałam, ale ja za niego dałam naprawdę grosze, bo dałam chyba około 20 zł. Bardzo ładnie jest wykonany. Naprawdę jest bardzo ładnie wykonany. Mam nadzieję, że będzie pięknie na mnie leżał i że będę w tym ładnie wyglądała. No, więc to jest jeden komplet. Drugi komplet, to jest komplet, który jest mocno prześwitujący. I myślałam, że on będzie trochę lepiej wyglądał. Znaczy, on ma w ogóle bardzo ładne ramionczka, to trzeba przyznać, że ma prześliczne ramionczka. W ogóle bardzo ja lubię takie połączenie, gdzie macie takie, wiecie, wyraźne paski i jasny materiał i ciemne te paski. Lubię to połączenie, w ogóle lubię takie wzory, nawet jeżeli, wiecie, to jest w kolorach, to też to lubię. Po prostu mi się podoba taki fason. Myślałam, że ta róża tutaj, kurczę, czekajcie, muszę to jakoś inaczej złapać.
Ta róża tutaj na środku myślałam, że będzie trochę ładniejsza. No nie, niestety nie jest taka ładna, jak myślałam, ale nie jest najgorzej. Słuchajcie, ja wzięłam rozmiar L, dlatego że mi się tyłek mieścił w majtki, ale jak już mówiłam, ja po prostu stosunkowo piersi do tyłka i tak mam małe, dlatego ja podejrzewam, że to i tak będzie na mnie za duże. I nie wiem, czy to będzie na mnie dobre, no nie wiem, zobaczymy. To jest bielizna w rozmiarze L, natomiast tyłek będzie dobry, natomiast mówię, wydaje mi się, że góra będzie za duża. No niestety jestem taka niewymiarowa i jest mi bardzo ciężko kupować stroje kąpielowe, jest mi bardzo ciężko kupować właśnie komplety bielizny. Jak nie mam takiej możliwości, żeby mieszać sobie rozmiary, to jest mi po prostu ciężko. Dlatego mamy takie majciochy, które są też mega prześwitujące i po prostu z przodu mają taką kokardę. Znaczy kokardę, różę, ale ona też nie jest na środku, ona jest z boku. I te róże no nie są takie ładne jak na zdjęciu niestety, no ale wiecie, może to musi się trochę uleżeć, ułożyć. No w każdym razie materiał wydaje się dość spoko. W sensie wiecie, to jest sztuczne, nie? To wiadomo, że to jest sztuczne, ale... ale jest prześwitujące, to jest jednak siatka, więc skóra będzie oddychała mimo wszystko, więc nie jest źle. No i wiecie, to też nie jest taka stricte raczej bielizna wszędzie i na co dzień, bo raczej do pracy bym w tym nie poszła. No teraz to może być dość kontrowersyjne, co Wam będę pokazywała. O, tutaj jest nawet metka, no proszę. Mam takie ala body, tylko że to jest coś, co... No tutaj jest miękkie, to nie ma żadnego wypełniacza, nie? To w ogóle jest dla mnie minus, bo myślałam, że tutaj będzie jakieś takie usztywnienie, jeżeli chodzi o tą miseczkę. No niestety nie ma, to jest sama siateczka, więc może to też być dla mnie troszkę za duże i może po prostu nieładnie wyglądać na moim biuście. Koronka jest bardzo ładnie wykonana, naprawdę jest bardzo ładnie wykonana. Jest fajna jakościowo, jest przyjemna w materiale, jest przyjemna w dotyku i spójrzcie, ona jest naprawdę śliczna. Piękna jest ta koronka i wiecie, tutaj macie paseczki i macie te, jak się to nazywa, łańcuszki. To wszystko przeplatacie wokół swojej talii, zapinacie i tutaj na dół, to też jest wokół talii, a tutaj na dół macie pasy do ponczoch. To tak to wygląda. I do tego są jeszcze majtoszki w komplecie i one wyglądają tak. To są oczywiście stringi. No ciężko pokazywać Wam coś czarnego, bo to z reguły w kamerze no nie wygląda, bo się nie odcinają jakby te struktury. Po prostu jest to jeden wielki, wiecie, jedna wielka plama. Te majki mi się średnio podobają, powiem Wam szczerze. To w sensie fason jednak wygląda tak, że może to średnio wyglądać, ale ta koronka jest naprawdę przyjemna w dotyku. Autentycznie jest bardzo przyjemna w dotyku i jest bardzo dobrze wykonana. Oczywiście nie pamiętam, ile za to dałam, natomiast też dałam za to trochę mniej niż normalnie, bo kupiłam w promocji. I słuchajcie, jak na tanią bieliznę z Chińczyka tak naprawdę, to jest to bardzo dobrze wykonane. Nie można powiedzieć, że nie. A kolejny komplecik, który mam, to jest w przepięknych kolorach. Na kamerze to trochę bladziej, bardziej blado wygląda. Natomiast też wydaje mi się, że no, to niestety może być trochę za duże. Nie ma usztywnienia, to jest tylko i wyłącznie taka siateczka. Bardzo mi się podobają te ramionczka. Są takie dosyć, że różowe, też takie faliste. Coś w ten deseń. To jest przepiękna koronka. Bardzo ładne te kwiatuszki są. W ogóle ta zieleń z tym różem bardzo ładnie mi kontrastuje. Bardzo mi się to podoba. Taka zieleń to, no... Trochę inaczej to wygląda w kamerze, Wam powiem. Natomiast ona na żywo jest troszkę bardziej ciemniejsza. I taka ciemna zieleń to jest mój kolor, także mam nadzieję, że to będzie ładnie wyglądało. Jedyne, o co się martwię, to właśnie to, że te wszystkie stanki będą za duże. No i do tego oczywiście mamy majtki. Majtki to oczywiście są stringi, jak żeby inaczej. I one są też nieregulowane, bo słuchajcie, niektóre te stringi z Shaina, które są taką bielizną bardziej, wiecie, no, bardziej łóżkową niż wyjściową, to mają tutaj często takie te paski regulowane. One nie mają tych pasków regulowanych. To jest po prostu stały pasek, no i oczywiście zwykłe stringi. One są bardzo ładne, naprawdę są bardzo ładne, ten krój, ten fason jest ładny i ta koronka jest bardzo ładna. Jeżeli chodzi o jej wykonanie, to powiem Wam szczerze, że trochę tutaj u góry mogliby to inaczej wykończyć. W sensie to jest obszyte, więc to nawet, że tutaj wystaje trochę tej siatki, to jest okej, to nic się nie dzieje, bo to nie pójdzie dalej, bo ten szef tutaj jest bardzo ładnie wykonany. Natomiast ja bym tego tak nie robiła, w sensie ja bym tutaj po prostu dalej pociągnęła tą siatkę i bym walnęła takie obszycie, takie jakie jest tu, po prostu taki, taki ten paseczek zielony. No natomiast to też po prostu sprawia, że te majki są ładniejsze, takie delikatniejsze, one po prostu ładniej wyglądają. Ale no bałabym się, że szybciej się przez to zniszczą, no ale okej. I mamy taki ala pas do pończoch. Że coś mi się tutaj powywijało. O, dobra, już mam. Tak on wygląda. Jest prześliczny, przepiękny.
Wiecie, ja teraz mam kawałek brzucha, więc pasy do pończoch to jest po prostu zbawienie i fajna rzecz, bo kryję to, czego najbardziej nie lubię. Tak to wygląda, bardzo ładna jest ta koronka, prześliczna jest, naprawdę mi się mega podoba ten komplet. Plus jeszcze to, że tutaj mamy pończochę od razu z pasem. Znaczy pończochę, no to nie jest pończocha, to jest po prostu pas do pończoch, a tutaj po prostu mamy taki paseczek na dole, który zakładamy sobie na udo i to po prostu wygląda ozdobnie. Coś w ten sposób. No i te paseczki tutaj mamy regulowane, czyli możemy sobie po prostu dawać wyżej, niżej ten pasek, który mamy tutaj finalnie i tak to wygląda. I dalej z tych kompletów mamy jeszcze dwa mi zostały i to jest ten, który najbardziej mnie zachęcił do zakupu i najbardziej chyba na niego liczyłam. Bo powiem Wam, że to nie jest totalnie mój kolor, ale ja ostatnio bardzo lubię fioletowy. I znaczy ja od dłuższego czasu lubię fioletowy i bardzo ubolewam nad tym, że to nie jest mój kolor. No ale trudno, nie możemy mieć wszystkiego co chcemy. Tylko czekajcie, dajcie mi chwilę, bo ja się nie umiem połapać. Trochę mi w tych koronkach tutaj się ciężko zrobiło. Okej, dobra, mamy stanik, zacznijmy sobie od stanika. A więc staniczek wygląda tak, on jest luźny oczywiście, w sensie wiecie, nie ma tych usztywnień. I co? I wygląda to tak, że tutaj jest jakby jedna warstwa, tutaj na to nachodzi druga warstwa. No i ja podejrzewam, że on będzie za duży oczywiście, niestety. Tak mi się wydaje, no ale nie wiem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o miseczkę. Ona się ciągnie do góry, a tutaj jest taki przepiękny motylek. I właśnie te motylki mnie też bardzo urzekły. No z tyłu standardowo jest zapięcie, no ale te motylki lepiej wyglądały na zdjęciu niż tutaj. Nie wyglądają tak ładnie na żywo, ale nie wyglądają też najgorzej. Do tego mamy taki, ale no to nawet nie jest pas do pończoch, tylko to już jest ale taka spódniczka bym powiedziała, coś takiego. I tutaj te motylki już wyglądają lepiej, wyglądają ładniej i tutaj wyglądają one naprawdę ładnie. Tak to wygląda, jest taka jakby ala haleczka. No i tutaj oczywiście zwisają nam paski do pończoch. Z tyłu jest to otwarte, nie ma tak, że to jest całość. I to jest też do regulacji i to jest jedna z tych klasycznych rzeczy, które lubią być w tej bieliźnie takiej łóżkowej z Shaina, że tutaj macie takie, wiecie, to się tak na taką haftkę ala zapina, to jest coś w ten deseń. No i czy to jest regulowane? Nie, to nie jest regulowane, to jest tylko takie zapięcie. No regulowane są oczywiście paski do pończoch, czyli standardowo. A do tego oczywiście mamy stringi, jeżeli chodzi o stringi, to stringi już są regulowane. One mają dość dziwny krój, ja nie wiem, czy one będą dobrze leżały, trochę mnie się nie wydaje. Tutaj u góry też są taką nieregularną koronką wykonane. Ta koronka jest bardzo miękka, autentycznie, bo tamta nawet jeżeli jest gruba, to ona i tak jest bardzo miękka. Ta jest cieńsza, natomiast nadal jest miękka. I tutaj już mamy regulację, więc możemy sobie regulować te majtki, czy tam, wiecie, potrzebujemy większe, czy mniejsze, więc to jest plus. I do tego mamy pończochy, słuchajcie. Coś, co się raczej rzadko wydarza w tych kompletach, natomiast mamy pończochy. Tak one wyglądają. Wyglądają trochę nietypowo. Tutaj też mają taki szef, że wiecie, widzimy po prostu, że to jest pięta. Nie wiem, czy one będą dobrze wyglądały, bo mi się wydaje, że one są bardzo szerokie. Natomiast, no, wydaje mi się, że są za szerokie, chyba że je bardzo wysoko podciągnę. Natomiast wiecie, wydaje mi się, że te ubrania są bardziej krojone na Amerykanki, tak mi się wydaje, nie obrażając Amerykanek. One po prostu mają inną budowę, to tak samo jak Azjatki. Są po prostu innych wymiarów, są z reguły drobniejsze. Są niższe przede wszystkim i te ubrania bardzo często są takie, że te rękawy na przykład są dla nas za krótkie. Bardzo często tak to wygląda. No i mamy tutaj ostatni komplecik, który kolorystycznie przede wszystkim mi się podoba, bo ja uwielbiam połączenie czarnego i czerwonego. Tak wygląda ten staniczek. Ma tutaj właśnie takie same przepiękne motylki jak i tam. I one są tutaj też bardzo ładnie wykonane. Oczywiście standardowo zapięcie z tyłu. Ta koronka już jest troszeczkę bardziej szorstka, ale nadal nie jest twarda i nieprzyjemna. Jest taka jak w zwykłym sklepie, bo autentycznie tamte inne koronki są bardzo, bardzo tanie, więc fajna sprawa. Tanie? Czy ja powiedziałam tanie? Chciałam powiedzieć miękkie. Coś mi nie... Mózg mi już nie łączy. Już za długo do Was gadam, to już jest jednak godzina, więc wiecie, to będzie bardzo długi haul. No, więc tak to wygląda. Fajne jakościowo, oczywiście wszystko do regulacji, bo jest to staniczek. No i stringi są bardzo, bardzo po taniości, dlatego że jest to zwykły kawałek materiału, ja tego na pewno nosić nie będę. To bardziej wygląda jak stringi dla faceta, bo tak po kształcie sądząc, to raczej by się tutaj męskie przyrodzenie po prostu zmieściło.
No, także majki u mnie totalnie odpadają, na pewno już tych nie będę chodziła, ale wiecie, inna czarna albo czerwona i będzie spoko. I do tego jest pas do ponczoch i ogólnie tutaj wiecie, są standardowo regulacyjne paski do ponczoch, tak wygląda ten pas. I z tyłu też ma zapięcie, takie jak wiecie, jak do stanika, więc jest spoko, bo możecie sobie jeszcze regulować ten obwód jakby, nie? Także spoko to wygląda. No i to już by było na tyle, kochani, to już by było wszystko. I chwała Bogu, że już na tyle, dlatego że ja do Was gadam z godzinę i wiecie, jak się robi hola, to nie bardzo ma się jak to ciąć, nie bardzo ma się to jak to skrócić, więc ten film niestety będzie długi. Więc ja Wam bardzo dziękuję za wytrwałość, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście, że byliście. I mam nadzieję, że następnym razem pojawię się na tym kanale szybciej i że mnie choróbsko nie rozłoży. Mam nadzieję, że Wy się też trzymacie ciepło, zdrowo i bojowo, jak to moja mama mówi. Więc trzymajcie się zdrowo i bojowo i widzimy się w następnym odcinku. Pa!